Jeśli chodzi o raporty, to tak naprawdę są używane dwa, jeśli chodzi o wsparcie ochrony fizycznej, znaczy używanych może być więcej, natomiast najczęściej są używane, tak, jest to raport odczytu punktów. Taki raport generujemy sobie tutaj oczywiście raporty, nowy raport jednorazowy, raport odczytu punktów. Taki raport może być ustawiony oczywiście jako raport cykliczny, czyli będzie nam przychodzić codziennie, co tydzień, co miesiąc, jak tutaj sobie go Państwo ustawicie. Taki raport może być generowany dla konkretnego obiektu bądź grupy obiektów i może zawierać takie dane jak obiekt, oczywiście urządzenie, datę, punkt, no i format, w jakim taki raport powinien być wygenerowany. Taki raport odczytu punktu wygląda w taki sposób. Mamy tutaj, proszę bardzo, jeśli punkt był nieopisany, mamy tutaj informację tylko o jego ID. Jeśli punkt był opisany, mamy opisany punkt, jak on się tutaj nazywa, więc mamy tutaj konkretne punkty. Oczywiście ten raport może być zrobiony w PDF-ie, może być też zrobiony w Excelu. No, w Excelu z wiadomych powodów możemy mieć potrzebę czasem lekko wyedytowania tego raportu, żeby jakoś tam wyglądał w sposób oczekiwany przez klienta. Drugim rodzajem raportu jest raport historia obiektu. I tutaj już w tym raporcie, bo tutaj mamy same odczyty punktów, czyli do tego pierwszego jakby bez automatycznej kontroli, gdzie interesuje nas tylko odczyt punktów. Natomiast raport historia obiektu jest raportem generalnie dosyć tutaj już ciekawszym, ponieważ możemy sobie tutaj po pierwsze oczywiście ustawić te wszystkie opcje, o których mówiłem wcześniej, tam cykliczny. Natomiast tutaj mamy też możliwość ustawienia czegoś takiego jak na przykład maska zdarzeń. I wtedy taki raport będzie na przykład zawierać słowo poprawny lub zawierać słowo odczyt. No niestety czasem może zawierać słowo brak. Teraz taki raport wyglądał będzie w taki sposób, to tutaj pobiorę, taki raport będzie wyglądać tutaj w taki sposób, że na tym raporcie będziemy mieć poprawny odczyt punktu, punkt kontrolny w harmonogramie, ale też poprawny odczyt wszystkich punktów w harmonogramie, poprawny odczyt punktu. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, że nie chcielibyśmy tutaj dostać konkretnych punktów, ale interesuje nas na przykład, że był poprawny odczyt wszystkich punktów, więc należy w ramach tutaj tego filtra, na przykład zamiast słowa poprawnych, wpisać powiedzmy słowo wszystkich. Wtedy nie będziemy mieć tutaj tych poprawny odczyt punktu, tylko dopiero kiedy powiedzmy będziemy mieć wszystkich, taki raport nam się tutaj pokaże. Tu jeszcze mam jeden raport wygenerowany, gdzie chyba już nie jest tak różowo właśnie. I tutaj oczywiście mamy też informację, brak odczytu jakiegokolwiek z punktów i tutaj jeszcze, co tutaj jeszcze mamy? O, powiedzmy, że tyle, znowu poprawny odczyt punktów. I teraz do czego nam to może służyć? Ano oczywiście do tego, że Państwo na przykład, jeśli macie takich obiektów dużo i takich raportów, możecie Państwo sobie jakby mieć dużo do pilnowania. Oczywiście możecie sobie Państwo zrobić taki raport dla swojej grupy obiektów, wszystkie obiekty, gdzie jako kryterium będzie oczywiście na przykład słowo brak odczytu jakiegokolwiek z punktów, bądź niekompletny odczyt punktów. I w tym momencie na takim raporcie znajdą się tylko informacje z konkretnych obiektów o tak zwanych brakach.